20 milionów złotych zainwestował Świeradów w atrakcje turystyczne. Jest nowy deptak, park i pijalnie wody. Jak donosi nasz korespondent Jacek Jaworski, teraz Świeradów-Zdrój to górski kurort już nie tylko z nazwy, ale z prawdziwego zdarzenia. Latem kuracjusze, zimą narciarze. Rocznie do Świeradowa przyjeżdża blisko 400 tysięcy osób. W ciągu 5 lat powstało 14 nowych hoteli i pensjonatów. Dlatego trzeba było zadbać także o otoczenie. Nowe parki, ścieżki parkowe, źródła wody mineralnej i również deptak, gdzie udało nam się wyłączyć ruch kołowy. Nowy deptak ma prawie kilometr długości. Asfalt zamieniono na kostkę brukową i teraz trasa wygląda dokładnie tak jak 100 lat temu. Jest ładnie, wygląda to jak kurort zachodni. Właściwości świeradowskich wód mineralnych odkryli Niemcy blisko 200 lat temu. To jest woda lecznicza z zawartością radonu, który nam wpływa na nasz układ odpornościowy, układ hormonalny. Na nowym deptaku powstały specjalne miejsca, w których wody za darmo mogą napić się wszyscy kuracjusze i turyści. Dobra woda. Bardzo dobra woda. Dobrze działa na cały układ trawienny, a szczególnie na żołądek. Moim zdaniem naprawdę odmładza. To wcale nie są tylko chwyty reklamowe. Woda ma wyjątkowy smak i zapach żelaza i jest pompowana z głębokości ponad 200 metrów.